Mateusz, trener nie boi się stawiać na Ciebie, pomimo tego, że jesteś stosunkowo nowym członkiem zespołu. Musi to chyba podbudowywać i motywować do jeszcze cięższej pracy. No, na pewno. No, też nie spodziewałem się takiego początku, że, że od razu wyjdę w pierwszym składzie z Piastem Gliwice. Na to chwilę trener na mnie stawia, cieszę się bardzo i, i staram się pomóc zespołowi w zdobywaniu punktów. Ty miałeś okazję grać z Górnika Łęczna jeszcze w, innej w innym zespole Ekstraklasy. Powiedz, jaki to dla Ciebie rywal? Jest to ciężki rywal, nieprzyjemny. Na pewno te mecze nie są widowiskowe, ale um, często wychodziliśmy z moimi drużynami z z, z z tych pojedynków. Mam nadzieję, że tym razem będzie to samo. Jakie przeczucia przed tym spotkaniem? Wygrano. Co, co, co tydzień nastawiamy się na trzy punkty i tym razem e, mamy, mamy takie same myślenie i tym, tym bardziej, że, że, że mecz w Termalice w niecieczy przegraliśmy i chcemy się zrewanżować jak najszybciej.